Słuchajcie, dobrych kilkanaście tygodni nie nagrywałam żadnych filmików, ani nie edytowałam już nagranych. Po prostu odpoczywałam. Teraz wracam do pracy i chcę Wam powiedzieć, że obejrzałam kilka swoich filmików z wiosny i stwierdziłam, że realizuję się na vlogu głównie jako transformator. Czyli opowiadam Wam o swoich doświadczeniach z warsztatów, kiedy ze swoimi klientami próbujemy znaleźć blokadę, próbujemy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, co w moim życiu nie gra, szukamy blokady i próbujemy ją transformować po to, żeby w życie weszły zupełnie inne energie, żeby się po prostu wszystko pozmieniało, przede wszystkim w naszym myśleniu. Jak się w nas coś zmieni, zmienia się również w świecie zewnętrznym. I stwierdziłam, że trochę znudziły mnie te nagrania jako transformator, bo ja robię również wiele innych rzeczy i pomyślałam sobie, że zapowiem ramówkę jesień 2019 i od tego momentu chciałabym się dzielić nie tylko swoimi doświadczeniami z pracy jako transformator, ale również opowiedzieć Wam trochę więcej o Siódmym Lesie, który jest moim nauczycielem, brzmi to dziwnie, żywą istotą, mimo że jest to ośrodek warsztatowy, ale to właśnie stawiając i kreując Siódmy Las pojawiła się u mnie rozszerzona świadomość, więc i tak bywa, chcę o tym więcej trochę opowiedzieć i o tym, co się dzieje w Siódmym Lesie. Piszę również książki. Stwierdziłam, że też jestem taka bardzo oszczędna w opowiadaniu o tym, o czym piszę, także pojawi się trochę więcej na temat moich książek. Jak również od tego momentu chciałabym też opowiadać o wejściach w wyższe stany świadomości, bardziej jak o czymś takim trochę na kształt ceremonii, ponieważ narzędzia, którymi pracuję, mimo że ja je trochę chyba nawet profanuję, czyli sprowadzam do tego, że ach, to jest takie zupełnie normalne narzędzie, nasza inteligencja energetyczna, nasze ciało świetliste, ale prawdą jest, że to jest część nas, zupełnie innych pierwiastków, utkana w zupełnie innych energii i mają rację wszystkie kultury, które podnoszą wchodzenie w wyższe stany świadomości do rangi ceremonii, ponieważ jest to wielkie wydarzenie też dla naszego ciała fizycznego, o czym ja mogłam się świetnie przekonać, ponieważ między innymi te kilkanaście tygodni, kiedy nic nie robiłam, potrzebowałam na to, żeby moje ciało fizyczne odpoczęło od bombardowania tymi niesamowicie wysokimi energiami już z przestrzeni świetlistej, z przestrzeni energetycznej. Także chciałabym się pokazywać tutaj nie tylko jako transformator, ale również jako pisarz i kreator miejsca i taki przewodnik ceremonii wyższe stany świadomości. Ja nie byłabym sobą, gdyby w tym wszystkim nie było tego elementu praktycyzmu, praktyczności. No dobrze, to co z tym możemy zrobić, żeby podnieść jakość swojego życia, żeby rozwiązać wszystko to, co nam się w życiu nie podoba. Zapraszam serdecznie na nowe odcinki mojego vloga. Chciałabym też powiedzieć, że na niektórych odcinkach będę miała krótsze włosy. To są wszystkie te filmiki, które nagrałam jeszcze przed wakacjami i trochę się zmieniłam w międzyczasie. Sorry. Wydaje mi się, że jest to też dobry punkt w czasie, żeby podkreślić jeszcze raz, powiedzieć, że wszystko, co robię, związane jest z takim poszerzeniem patrzenia na siebie i na swoje życie o dwie przestrzenie, o których normalnie nie myślimy i nie mówimy, czyli o inteligencję energetyczną i inteligencję świetlistą. I to są takie dwie przestrzenie w nas, w każdym człowieku, które są naszą inteligencją, którą możemy poznać, przez tę inteligencję nauczyć się patrzeć na siebie, na swoje życie, ponieważ ja nie bywam w tych przestrzeniach, nie obserwuję ich tylko tak jakby naukowo czy jako taki badacz, eksplorer. Mnie one bardzo interesują pod kątem zastosowania do szczęścia i zdrowia na planecie Ziemia. Myślę, że każdy z nas właściwie używa wszystkiego, co potrafi, swojej inteligencji, swojego doświadczenia, swoich znajomości, swojej wytrwałości, pracowitości po to, żeby urządzić się jak najlepiej w życiu, znaleźć sens swojego życia, nauczyć się dbać o swoje zdrowie. Każdy z nas szuka relacji, każdy z nas szuka miłości, każdy z nas chce zarabiać tutaj w taki sposób, żeby żyć z poczuciem bezpieczeństwa. I ja, obserwując pracę z inteligencją energetyczną, z inteligencją świetlistą naszą, każdy je ma, te dwie zaginione inteligencje,
mówię zaginione, ponieważ nikt w naszej kulturze o nich oficjalnie nie mówi w szkołach, ani na uniwersytetach. Chciałabym pokazywać w swoim vlogu, w jaki sposób to całe spektrum holistyczne naszej inteligencji, nas samych, te wszystkie nieodkryte przez większość z nas przestrzenie, mogą nam służyć jako kierunkowskazy do budowania wspaniałego życia na planecie Ziemia. Jaki jest sens naszego bycia na Ziemi? Dlaczego nasze dusze wcielają się w ciało fizyczne? Dlaczego chorujemy? Dlaczego mamy takie wielkie tęsknoty? Co z tymi tęsknotami robić? Co to są blokady? Na to wszystko znajdziecie odpowiedzi w moich filmikach tej jesieni, wiosny, do lata. Myślę, że latem znowu gdzieś wyjadę. No i zapraszam bardzo serdecznie. Chciałabym jeszcze dodać, że kiedy mówię o tych dwóch zaginionych inteligencjach, to najprościej wyobrazić sobie, że jesteśmy takim punktem przecięcia dwóch współrzędnych. Wertykalnej, w której należymy właśnie do tych zaginionych przez pamięć naszej kultury obszarów energii i przestworzy spirytualnych, i taką horyzontalną linią krewnych, przodków, wszystkiego tego, co przynależy Ziemi. My jesteśmy wypadkową, nasza dusza należy wertykalnie do źródła, a horyzontalnie jesteśmy związani z naszymi przodkami, z ciałem naszym fizycznym. Także każdy z nas to bardzo wszechstronny, niesamowity punkt na styku wertykalu i horyzontalu. I ja zachęcam w swoim vlogu do tego, żeby do budowania szczęścia, zdrowia podejść bardzo aktywnie, z wielką odpowiedzialnością, ze zrozumieniem, co właściwie możemy zrobić dla siebie samych, wykorzystując całe spektrum potencjału horyzontalnego i wertykalnego. No to zapraszam do spotkań. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że znowu wrócę do edytowania, do odpowiadania na wiadomości, do odpowiadania na komentarze. Dobrze jest być w takiej interakcji. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.